To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. W dzisiejszym odcinku Maciej Leścioś, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry, witam. Na giełdach światowych, Łukaszu, mamy wzrosty, mamy rekordy. Te rekordy widzimy w Nowym Jorku, widzimy w Warszawie. Nie widzimy ich w Japonii, bo japoński indeks Nikkei nie wygląda najlepiej w ostatnich miesiącach. No faktycznie, tak jak właściwie od początku pandemii, no w momencie, gdy Nikkei zdecydowanie wyrwał się z takiego długoterminowego trendu horyzontalnego, no to był, powiedziałbym, nawet liderem HOSY i wielokrotnie były takie sytuacje, że był mocniejszy od rynków amerykańskich, albo gdy na rynku amerykańskim była korekta, to Nikkei na to nie reagował. Tak właśnie widzimy to na wykresie od kilku miesięcy. No powoli schodzi w dół, ale po pierwsze jest to cały czas długoterminowy trend wzrostowy. To, co teraz widzimy od kilku miesięcy, to jest po prostu mocna korekta. Widzimy, że ten ostatni dołek, który mieliśmy w ostatnich dniach, no szybko udało się powrócić. I też ciekawie tutaj akurat są zaznaczone na fioletowo te prostokąty, pomimo że wydawałoby się, że to są dość ważne takie zakresy horyzontalne, to nawet jeżeli przełamywany jest konkretny poziom, to nie schodzimy o półkę niżej, więc no to, czyli te zakresy potencjalne ruchu, one nie są realizowane. To potwierdza, że to jest ruch korekcyjny i względnie łagodny, bo potencjały tych poszczególnych wyjść z tych fioletowych prostokątów są mocniejsze. Czyli te spadki mogłyby być mocniejsze i tego nie ma. Więc to technicznie zdecydowanie pozytywnie. Jeżeli ktoś nałożyłby na ten wykres wstęgi Bollingera, nawet w szerokich zakresach, to bardzo mocno to się wypłaszczyło. Oddaliliśmy się bardzo mocno od tej górnej granicy wstęgi, podobnie na większości oscylatorów. Nawet, co ważne, ten ostatni spadek, on był zanegowany, tutaj negatywne konwergencje, nie było potwierdzenia, więc tego impetu, to co widać na wykresie, to widać też na oscylatorach, tego impetu spadkowego już nie ma. Ale dlaczego nie rośnie Nikkei w ostatnim czasie? No, dużo zostało zdyskontowane. Właściwie to wszystko, co słyszymy teraz dobrego z japońskiej gospodarki, to zostało już zdyskontowane. No takie przykłady, Nissan, pierwszy zysk od 3 lat, rekordowe zyski Toyoty w pierwszym kwartale. No takich przypadków jest wiele i pod to rynek rósł, ale to już wiemy. Natomiast co rynek zaskoczyło, to że ta dynamika odbicia gospodarczego nie jest tak wysoka, a spółki zaczęły prognozować, że kolejne kwartały mogą być gorsze. No tutaj bym nawet mógł się spodziewać, że ta wyprzedaż wtedy pojawiłaby się mocniejsza, jednak jej nie ma, ale perspektywy według samych już spółek nie są takie dobre. I tutaj elementów, które się składają właśnie na ten negatywny obraz fundamentalny ze spółek przyszłości, najbliższej przyszłości jest kilka. Przede wszystkim to, o czym rynek jeszcze parę miesięcy nie myślał, to jednak koronawirus, który rozprzestrzenia się, uderza w gospodarkę. A to nie koniec. Rząd cały czas monitoruje sytuację. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych ograniczeń, więc na pewno będzie miało odzwierciedlenie w poszczególnych sektorach. Widać to zresztą już, jeżeli chodzi o linie lotnicze, które cierpią i te doniesienia z lokalnych i azjatyckich linii lotniczych wyraźnie na to wskazują. Czyli tutaj koronawirus jednak wraca i ma cały czas wpływ. Jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw, no to te kwestie półprzewodników na pewno mają wpływ. Pomimo że sektor samochodowy ma rekordową sprzedaż, rekordowe zyski, no to
mogłoby być o wiele lepiej. No tak tutaj na marginesie, to jeżeli chodzi o ten kryzys półprzewodników, na rynku jest dużo tutaj sceptycznych wypowiedzi, czarnych prognoz. Ja myślę, że szybciej dużo rynek się z tym, sektor się z tym upora i za parę kwartałów obudzimy się z sporą nadpodażą, więc myślę, że to akurat będzie miało odwrotny efekt w przyszłości. Myślę też, że spółki te chińskie, technologiczne, gdzie mamy cały czas kryzys, to również odbija się właśnie w nastrojach na całym tym rynku azjatyckim i też jeżeli chodzi o Nikkei. Więc tak podsumowując, no mamy tutaj z jednej strony to, pod co rynek grał, czyli bardzo dobre informacje ze spółek w tym momencie i słabsze perspektywy, dlatego Nikkei się zachowuje właśnie na wykresie, czyli tak jak jest, czyli mamy powolną korektę, bo pamiętajmy, że cały czas jeszcze atmosfera na rynkach i apetyt na ryzyko jest bardzo duży, więc to pozwala właśnie na taką bardzo, bardzo łagodną korektę. Co bym wyrysował jeszcze na tym wykresie, to właśnie od tych kilku miesięcy wyraźny trend spadkowy i tutaj sytuacja będzie prosta. Przebicie tego trendu spadkowego to będzie sygnał, który będzie dawał potencjał powrotu do hossy. W Azji jest sporo lęków pandemicznych i ekonomicznych, w Warszawie chyba trochę mniej. WIG20, Maćku, ostatnio na poziomach najwyższych od 2 lat, a jak uwzględnić indeks, który dodaje do WIG20 dywidendy i prawa poboru, to jest jeszcze ciekawiej, jeszcze lepiej. Dokładnie tak, możemy po raz chyba pierwszy powiedzieć, że mamy w Polsce lepszą sytuację niż w Japonii, oczywiście przynajmniej patrząc na sytuację na głównych indeksach i na GPW. Faktycznie w przypadku WIG-u 20 ten poziom, jeżeli uwzględnimy dywidendę, no to jesteśmy zaledwie w tym momencie już 6% od tych historycznych szczytów, natomiast patrząc na samą wycenę indeksu tego klasycznego, czyli nie Total Return, tylko klasycznego indeksu WIG20, no to został wczoraj pokonany wreszcie ten poziom, który dość mocno ograniczał nam, był górnym ograniczeniem konsolidacji, czyli poziom 2300, bo mieliśmy od pewnego czasu taki trend boczny utrzymujący się w tym zakresie właśnie 2200-2300. No i w tym momencie to, co stanowiło dość istotny sufit, stało się dość mocną przynajmniej chwilowo podłogą. Już po raz dzisiejszej sesji jest ten poziom oczywiście utrzymywany i to jest ważne, że po raz pierwszy od 2 lat sesja też się zamknęła na rekordowym poziomie. Oczywiście tutaj dużo ma to spora zasługa ogólnego sentymentu na rynkach, bo też mieliśmy rekordowe sesje za oceanem, więc ten sentyment się utrzymuje na relatywnie wysokich poziomach pozytywnych. Być może pewnym zagrożeniem jest Jackson Hole, czyli to sympozjum, które się dzisiaj rozpoczęło. No jutro mamy o godzinie 16 wystąpienie Jeremy Powella, na to rynek cały czeka i jeżeli pojawią się jakieś jastrzębie sygnały, być może ten sentyment trochę podupadnie, no i to mogłoby też wpłynąć przynajmniej w krótkim terminie na wycenę WIG-u 20. W dłuższym terminie, jeżeli nie byłoby jakiegoś załamania, no ten kapitał mimo wszystko mógłby na polski rynek napływać. Bo patrząc na cały WIG-20, no sytuację mamy dobrą w tych nawet kluczowych dla WIG-20 sektora, no bo przecież WIG banki, jeżeli patrzymy na ten subindeks, jest najwyżej od końca 2019 roku. Kolejny istotny składnik WIG-20, czyli WIG Energia, jest w tym momencie w tych okolicach szczytów z przełomu 2018-2019 roku. Już nawet patrząc jednostkowo na spółki, Dino Polska rekordowe wyniki, rekordowe poziomy i też całkiem dobre perspektywy. Drugie tutaj, jeżeli chodzi o wagę w indeksie Allegro spółka, też radzi sobie coraz lepiej z całkiem dobrymi perspektywami. Także szeroko patrząc mamy dobre perspektywy, a porównując do indeksu amerykańskiego, bo oczywiście musimy liczyć na to, że napłynie kapitał zagraniczny, on oczywiście napływa, ale musi nas wspomagać również w kolejnych kwartałach. No i tutaj patrząc na te wskaźniki fundamentalne, na choćby cena zysk,
jesteśmy i tak na dużo bardziej atrakcyjnych poziomach. Wprawdzie porównując indeksami średnich małych spółek, WIG20 wypada najgorzej, dlatego że ten wskaźnik cena zysk w okolicach 20 uśredniony dla całego indeksu, ale i tak na rynku amerykańskim S&P 500 to jest okolice 40, więc ten kapitał może tutaj traktować nasze spółki jeszcze jako relatywnie tanie. I pomimo, że atrakcyjniejsze wydają się te spółki małe, no tutaj nie ma co liczyć na to, że wielkie fundusze amerykańskie wejdą na te mało płynne spółki z ich perspektywy naprawdę maluchy. To, co dla nas jest z naszej perspektywy molochem, z perspektywy inwestora amerykańskiego, z amerykańskich banków inwestycyjnych, może być traktowane jako spółka warta rozważenia, ale na pewno nie w tych kategoriach jak giganci amerykańscy, no ale i tak mogą się te spółki wydawać całkiem atrakcyjne. Więc no, myślę, że ten jutrzejszy dzień może być dość ważny, przynajmniej w krótkim terminie. W dłuższym te perspektywy są cały czas relatywnie dobre. Wydaje się, że ten poziom 2300 przynajmniej w najbliższym czasie będzie broniony. Oczywiście zobaczymy, jak to wygląda. No, jeżeli byśmy mimo wszystko, jeżeli taki scenariusz się sprawdzi negatywny i faktycznie zastrzębie sygnały ze strony Fedu wprowadzą jakiś zamęt, jakiś niepokój na rynki, no to moglibyśmy niestety powrócić znowu do tej nieszczęsnej konsolidacji, w której tego się utrzymywaliśmy. No ale póki co wydaje się, że ogólny sentyment na najbliższe dni powinien się utrzymywać pozytywny. To przenosimy się teraz na rynek amerykański, na głównie rynek amerykański, rynek kryptowalut, Łukaszu. Przyglądamy się Bitcoinowi, który w ostatnich dniach po raz drugi w historii przekroczył granicę 50 tysięcy dolarów. Po raz pierwszy zrobił to kilka miesięcy temu. No a niektórzy twierdzą, że być może Bitcoin powtarza hossę, którą miało złoto w latach 70. poprzedniego stulecia. No, jeżeli słyszymy o tym, że takie firmy jak na przykład MicroStrategy, gigant technologiczny, dokupuje po obecnych cenach bitcoiny, ostatnia inwestycja po cenach zbliżonych do tych, które są w tym momencie za 177 milionów dolarów, no to widać skąd jest ten popyt. Myślę, że ważniejsze w tym momencie jest to, co się dzieje na wykresie. Oczywiście to tym razem bardzo odzwierciedla te zakupy przez największe instytucje i przez korporacje Bitcoina. I co mamy na tym wykresie? No, 30 tysięcy się obroniło ten poziom i to jest najważniejsza informacja, bo jeżeli inwestorzy liczyli na to, że mamy powolne odwrócenie tego trendu wzrostowego i w tych okolicach poziomu 30 tysięcy znajduje się linia szyi właśnie formacji głowy z ramionami, no to się przeliczyli. Zazwyczaj zanegowanie tego typu formacji w bardzo wyraźnym trendzie wzrostowym to przynajmniej może spowodować odbicie do poprzedniego szczytu, ale zazwyczaj to jest tylko wielka formacja przystanku w wielkim trendzie wzrostowym. No zobaczymy, czy tak się zdarzy, natomiast to, co się działo przy tym, to widać dobrze na wykresie, przy poziomie właśnie 30 tysięcy, tam 3, można powiedzieć, prawie 4, praktycznie 4 razy od tego się odbijaliśmy. I gdy na początku sierpnia wyszliśmy w górę, no to bardzo, bardzo mocne jest to wyjście z tego prostokąta konsolidacyjnego. I teraz jesteśmy w okolicach 45-46 tysięcy. To jest kolejny opór, ale byki są zdecydowanie w przewadze. Można narzekać, że w tym momencie już jest ten rynek tak rozgrzany, że nawet na wskaźnikach, na poszczególnych oscylatorach bardzo widać, że jest gorąco. Ale tutaj ta konsolidacja w okolicach poziomu 30 tysięcy była tak mocna, że może to dać spokojnie właśnie bardzo mocny impuls wzrostowy
w okolice nowych szczytów, czy naruszenia poprzedniego szczytu. No, w naszych materiałach można znaleźć właśnie ciekawą rozmowę Piotra Zająca właśnie o tym modelu Bitcoina z ceną 100 tysięcy dolarów. No, wszystko jest możliwe, jeżeli widzimy, że ten rynek, tak jak był wcześniej rozgrzany, tak wśród inwestorów indywidualnych dalej jest rozgrzany, rośnie popularność wśród inwestorów indywidualnych i na tych poziomach mamy zakupy instytucjonalne. Osobiście mi się w to cały czas nie chce wierzyć, ale takie są fakty i z tym no nie można dyskutować, po prostu trzeba wykorzystywać te wszystkie okazje transakcyjne, a widać, że na Bitcoinie i innych kryptowalutach one są non-stop i to po długiej i po krótkiej stronie rynku. Od złota cyfrowego przechodzimy do złota rzeczywistego. W tym tygodniu zdarzało się, chociaż tylko czasami, że za uncję złota płacono więcej niż 1800 dolarów. No jednak widać takie zjawisko, że inwestorzy pozbywają się złota z funduszy ETF. I to chyba przed jutrzejszym wystąpieniem Jerome Powella na wspomnianym sympozjum w Jackson Hole. Maćku. Ten odpływ z funduszy ETF jest widoczny od w zasadzie już półrocza, także tutaj to jest taki jedynie kontynuacja, a faktycznie w tym momencie jesteśmy w takim punkcie być może zwrotnym, natomiast w tym punkcie, w którym jesteśmy, myślę, że szanse na wzrosty i na spadki są dokładnie rozłożone po połowie, no bo faktycznie od Jackson Hole wiele zależy oczywiście ze względu na korelację z dolarem, a w związku z tym, że nie wiemy i inwestorzy instytucjonalni również dokładnie nie wiedzą, jak tutaj ta sytuacja będzie się przedstawiała, no to jesteśmy w takim dość wąskiej konsolidacji w zakresie 1785, 1790 do 1800, tak? Można się pokusić tutaj jeszcze o podejście pod te poziomy. No i wiele, myślę, że też się wyjaśni tutaj właśnie w najbliższych dniach, no po weekendzie mogą się pojawić jakieś ciekawsze ruchy. Natomiast na pewno tutaj nawet biorąc pod uwagę ten jastrzębi scenariusz, czyli otrzymujemy informacje o tym, że będzie dochodziło do ograniczania skupu aktywów, być może zostaną podane nawet jakieś teoretycznie, tak, terminy zaostrzania polityki monetarnej pod kątem podnoszenia stóp procentowych, w co oczywiście raczej nie ma co wierzyć, no ale gdyby, no to tutaj też to złoto będzie nieco w kropce, no bo z jednej strony taka sytuacja wpłynęłaby na umocnienie dolara, czyli mamy negatywny scenariusz z punktu widzenia wyceny samego złota, ale z drugiej strony ten odpływ kapitału, który zapewne by nastąpił na rynku akcji, no musi gdzieś znaleźć ujście. W ubiegłym roku tym naturalnym ujściem był między innymi rynek złota, wówczas mocno zyskiwał. Oczywiście to, co mówiłem wcześniej w odniesieniu do WIG-u 20, taka sytuacja bez takiego dramatycznego przebiegu też byłaby korzystna dla rynków wschodzących, dla giełd rynków schodzących, więc tutaj mielibyśmy również na WIG-u 20 pozytywną sytuację, no ale złoto też byłoby takiej sytuacji być może beneficjentem, więc znowu moglibyśmy wpaść w taką konsolidację bez konkretnego kierunku. No i wydaje się, że taki marazm mimo wszystko na tym złocie nam będzie towarzyszył, czyli dopóki nie pojawią się jakieś solidne informacje, nie zmieni się jakoś istotnie sentyment, no to raczej jesteśmy skazani na takie być może wąskie, być może pod kątem spekulacyjnym, czyli dla krótkoterminowych spekulantów nawet atrakcyjne sytuacje, no bo tutaj te zmiany, jeżeli byśmy mieli rzędu kilku procent w górę i w dół, no to może być w jakiś sposób okazja, którą można znaleźć, natomiast dla średnio i długoterminowych inwestorów, no w zasadzie na tym złocie na razie nie ma czego szukać, czyli trzeba poczekać na jakiś istotny sygnał, wtedy tutaj może się coś zdarzyć. Czyli takim katalizatorem, podsumowując, albo Jackson Hole i tutaj przynajmniej w krótkim terminie jakaś większa reakcja, no i ewentualnie ta korekta na rynku akcji, która też będzie zrównoważona tym dolarem. Także trudna sytuacja do oceny w szerokim horyzoncie. Na koniec programu wracamy na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Przyglądamy się branżom, spółkom. Najpierw, Łukaszu, spółki energetyczne. WIG Energia w ostatnich tygodniach prezentuje się bardzo dobrze. Idzie w górę. No jesteśmy na poziomach tak wysokich jak na przełomie lat 2018-19.
No, jest z czego i te spółki miały z czego odbijać przez ostatnie 10 lat. To stopa zwrotu na indeksie cały czas jednak byłaby sporo ujemna, biorąc pod uwagę tylko kurs akcji. Natomiast no, w tym roku ponad 38% już wzrostu, więc naprawdę jest to sporo, jeżeli mówimy o spółkach, które naprawdę są ciężkie i które bardzo często uznawane są za spółki defensywne, więc to naprawdę, naprawdę nieźle wygląda. Jeżeli sam indeks spółek energetycznych będziemy analizowali, no to tutaj pobijamy poszczególne poziomy oporu i w tym momencie kolejny poziom oporu, który jest, to jest ten z 2017 roku i później zostaje ten z przełomu te dwa poziomy 2014-2015, więc naprawdę ostro idziemy w górę. Ten ostatni impuls, który jest, to już w piątek mogliśmy zauważyć kupno. Jeszcze większość uczestników rynku oczywiście nie wiedziała, z czym to się może wiązać, a chodzi tutaj o potencjał tego wyeksportowania, tego zaangażowania węglowego w tych spółkach. Na dzień dzisiejszy są duże szanse, że to się stanie i mało tego, spółki mogą uzyskać za to rekompensatę. Jak to się skończy, oczywiście na dzisiaj jeszcze nie wiemy, bo zawsze są w tych kwestiach rządowych decyzji różnego rodzaju zwroty akcji, ale myślę, że te rekompensaty to generalnie inwestorzy, analitycy się nie spodziewali się tego, dlatego mamy te wzrosty w tym tygodniu. Poszczególne spółki w indeksie różnie wyglądają, to znaczy wszystkie są w mocnych trendach wzrostowych. Tauron według mnie naprawdę ciekawie wygląda, bo tutaj mamy te ostatnie kilka dni wzrostów, dochodzimy do tego szczytu z czerwca i jeżeli założymy, że od czerwca ten ruch, czerwiec, lipiec to była korekta, ona się zatrzymała na górnych ograniczeniach z tego wzrostu z tego roku, ze stycznia i z lutego, więc dość klasycznie cały czas jesteśmy powyżej trendu wzrostowego. Wygląda na to, że byki mają coraz większe szanse na kontynuację hossy, więc na wykresie naprawdę sporo dobrego się dzieje i myślę, że dużo tutaj inwestorzy w tym momencie dyskontują tego dobrego, co się w wynikach spółek może zdarzyć, ale poszczególne poziomy oporów powoli są przełamywane. No tutaj hossa. I na koniec jeszcze spółka CD Projekt. Maćku, dzisiaj, czyli w czwartek 26 sierpnia oglądamy wzrosty. Jeden walor kosztuje w granicach 170 zł, no ale w połowie lipca za jedną akcję płacono więcej niż 200 zł. Tak, natomiast no to był tak faktycznie wyskok, który część obserwatorów rynku, część inwestorów no traktowała być może jako ten powrót do ruchu wzrostowego. Natomiast przeczą temu tak naprawdę pozycje krótkie, które są zarejestrowane w rejestrze krótkiej sprzedaży prowadzonej przez KNF. Po raz kolejny, czyli tutaj mamy wielki powrót po kilku miesiącach do właśnie pozycji krótkiej w tym rejestrze. W tym momencie mamy aż 3 fundusze, czyli w ogóle z 4 funduszy zaangażowanych w pozycje krótkie, aż 3 są właśnie na CD Projekcie. Ta kolejna, która jest również duża, bo tam 1,30% jest na JSW. Natomiast łącznie, jeżeli sobie podsumujemy te 3 pozycje, no to mamy niemalże 2% pozycji wartości spółki w pozycjach krótkich. No więc widać, że ci szorciarze, jak tutaj potocznie są nazwani, na który był atak też przecież taki spekulacyjny,
spekulacyjne na początku roku, no wrócili do gry. Tutaj jeszcze co ciekawe, dwa dni temu w rejestrze krótkiej sprzedaży były dwie inne spółki z branży gamingowej, tam 11bit Studios, nie pamiętam jakim udziałem, no ale musiało to być powyżej 0,5%, bo tylko te są rejestrowane, i również Ten Square Games. Czyli można też tutaj domniemywać, że jest taka negatywna atmosfera wokół branży gamingowej, no bo tutaj nie było za bardzo podstaw, żeby te dwie spółki się w tym znalazły, w przeciwieństwie do CD Projektu, dlatego że ta aktualna wycena trochę mimo wszystko uwzględnia w dalszym ciągu, że sprzedaż gry Cyberpunk wróci na zadowalające poziomy, a póki co tutaj się w zasadzie niewiele zmienia. Wróciła ta gra do sklepu Sony, czyli do PlayStation Store. Natomiast to, co się stało w drugiej połowie czerwca, czy w zasadzie pod koniec czerwca. No i teraz czekamy na wyniki. Oczekiwania nie są zbyt pozytywne. Tutaj inwestorzy nie mają złudzeń. Pierwszy kwartał okazał się bardzo słaby pod względem wyniku. Ten raport mocno rozczarował. No i również rozczarowania spodziewają się inwestorzy teraz. Także w tym momencie, jeżeli patrzymy na wykres, no to w zasadzie widać, że tutaj tak można taką niemalże kreską oddzielić tę aktualną konsolidację. Faktycznie ten wykres, on nie uwzględnia tego dzisiejszego ponad 1% ruchu, także minimalnie z tej konsolidacji nawet nie tyle się wybiliśmy, co został przetestowany górny poziom tej konsolidacji, no ale to i tak za mało, tak? To może być czysto taki spekulacyjny ruch. Zobaczymy jutro w rejestrze krótkiej sprzedaży, jak to się będzie kształtowało, być może któryś z funduszy jednak uznał, że taki długi okres konsolidacji jednak jest zbyt męczący, może część pozycji została domknięta, no to zazwyczaj wychodzi dopiero po fakcie. Natomiast szeroko patrząc, to tutaj na pewno cały czas obciążeniem jest gra Cyberpunk. No, spodziewano się, że pojawią się wcześniej jakieś poprawki, że ta sprzedaż będzie na takim poziomie, która będzie zapewniała tutaj zadowalające zyski spółce. Natomiast no, tutaj to mleko się rozlało, została premiera opublikowana być może za wcześnie, teraz oczywiście łatwo powiedzieć z perspektywy czasu, no ale tutaj ciężko będzie to odrobić, no bo jednak prawdzie gry i w ogóle tego typu produkty, one mają długi okres życia i oczywiście w przypadku, gdyby się pojawiły tutaj większy były udział konsol nowej generacji, być może ta gra wróci do łask, natomiast to już nie będzie tego efektu wow, tego takiego efektu świeżości, który mógł mieć miejsce w grudniu ubiegłego roku. Także no w tym momencie nawet patrząc na rekomendacje największej instytucji, no tutaj nie są one zbyt optymistyczne i wydaje się, że ta wycena aktualna, no to jest coś, co nam no, teoretycznie może towarzyszyć jeszcze przez jakiś czas, a część analityków oczekuje nawet jeszcze spadków, także do tych prognoz, które się pojawiły po premierze gry, tam się pojawiały poziomy w prognozach poniżej 150 zł za akcję, nawet 120 niektóre instytucje wieściły, także też oczywiście takie scenariusze cały czas są w grze i to przez istotne instytucje publikowane, więc no tutaj jest na pewno niezbyt pozytywna sytuacja. Tak naprawdę ta spółka była motorem napędowym WIG-u 20, w tym momencie ten udział jej znacząco spadł. Natomiast no, nie można powiedzieć, że jest jakimś obciążeniem dla całego indeksu, ale na pewno już ta rola znacznie spadła w całym indeksie WIG-20. O spółkach, giełdach, rynkach mówili Maciej Leścioś, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek z tego cyklu w czwartek, 2 września. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.